Cześć wszystkim, witam Was w nowym odcinku w grze Koi Sanno Yorai. Gra jest dostępna na stronie na stronie dogry.pl. Link macie w opisie na dole. Także serdecznie zapraszam. No i naszym ostatnim zadaniem na stronie dogry.pl jest wbicie mianowicie 12 poziomu w tej grze. My mamy 11 poziom, jesteśmy prawie przed 12, bo nam brakuje niecałe 400 expa do tego 12 poziomu. Ja sobie już wystartuję tutaj, a jeszcze Wam powiem w międzyczasie, że za to zadanie trzecie mogę dostać aż 500 punktów, także naprawdę opłaca się to grać. Za to wcześniejsze zadanie dostałem 450 i za to pierwsze dostałem 350, także bardzo dużo punktów za tą grę i naprawdę opłaca się w tą grę zagrać. Więc ja sobie ją po prostu dokończę. Dzień wcześniej sobie po prostu grałem w tą grę, także przetrzymywałem tego jak najdłużej, żeby dostać te przynajmniej 400 expa za mecz. No i tym sposobem właśnie doszedłem do tego 11 poziomu, jestem przed 12. No a w dzisiejszym nagraniu chciałbym Wam po prostu pokazać, że wbiłem ten 12 poziom, że takie mamy zadanie. Na no, do góry powinniście mieć wszyscy jednakowe zadania, więc pewnie jak będziecie grać, to Wy też będziecie mieć 12, a jak nie, to możecie mi napisać w komentarzu, jakie macie zadanie, który macie level do osiągnięcia. Ale raczej na 99% to będzie ten 12 poziom, jako to ostatnie zadanie. Nawet tego 8 tam do 12 nie był problemem to wbicie, bo to jest moment. Tylko naprawdę trzeba sobie w tej grze przetrzymać aż do samego końca. No może nie aż tak super do samego końca, ale tak, żebym chociaż 17, 12, 15, może 19 być w tej grze. Wtedy dostaniemy jakieś. To jest ta expa. To jest bardzo szybko. Ja sobie w tej grze też spróbuję do końca jakoś wytrwać. Oho. Oddał. Dobra, my sobie teraz idziemy tutaj. W ogóle nie jesteśmy na tym obszarze. Więc musimy po prostu podać się tam do tego, bo nam się za 53 sekundy będzie mgła ta wojny zamykała i będziemy tracić HP powoli. Na razie mamy tylko nożyk. Tu w tych hangarach też jest dużo broni. Możecie od razu zaglądnąć. Mianowicie jakaś broń czy coś będzie, o właśnie w tym miejscu, tutaj na ławkach. I to na każdej ławce będzie. Też powinno coś być. Od razu pyk, pyk. Tylko strzelba. Wyżądamy na jeden. No i udajmy się do naszego obszaru, gdzie możemy to przeczekać. Jak widzimy, mamy 33 osoby. 34 osoby jeszcze są w grze. Także już 2-3 osoby dało się zabić. My chyba tym nie możemy napisać. Siema. Ale to jest tylko jakby do teamu. To nie wiem, czy to w ogóle ktoś czyta, bo nikt tutaj nic nie odpisywał nigdy na czacie. Nie wiem, jak to dokładnie jest. No i teraz 3 minuty ta mgła wojny będzie się zamykała. Więc jeśli jesteśmy gdzieś daleko, mamy jeszcze czas, żeby się uratować. Możemy sobie zostać. A nie, tutaj jeszcze nie możemy zostać. Ale sobie ten hangar zobaczymy. Raczej w jednej grze nie wbiję tego 12 poziomu. Będę musiał zagrać dwie gry. Mam jakąś lepszą broń. Już Wam powiem. Także na pewno będą dwie gry, ale takie dłuższe, no nie? Wtedy dostaniemy 400 expo za jedną, no i za drugą też. I powinien być nasz 12 poziom. Tu jest ubikacja. Ale nie ma nic. Mamy celownik. Ale trochę taki, ale może być. Sztem. No w Call of Duty była ta broń. Graliście. No pewnie w innych też. To my sobie gdzieś tu biegniemy na obszar. Powiem Wam, że ja niekiedy się chowałem w krzakach albo w drzewach. O, tak sobie stanąłem. Praktycznie mnie nie widać, ale jak ktoś podejdzie bliżej, to nas zauważy.
Ja bym sobie gdzieś tu poczekał, ale możemy iść w tą stronę. Bo naprawdę musimy przeczekać tą grę. Raczej nie uda mi się nikogo zabić. No chyba, żebym zabił dwie osoby, to bym dostał expa za taska, tak powiem. O, mamy na głowę jakiś czajnik. To nie jest czajnik, tylko jakieś sitko. Jakbyście kiedyś szli na wojnę, zawsze też możecie z kuchni wziąć wasze sitko jako ochronę na głowę. Mamy drugi armor, ale nie możemy go wziąć. Jestem poza mapą. Muszę iść gdzieś tutaj. Dobra, 30 sekund mamy. I nasza mgła wojny zacznie. Znaczy, ona się skończy zamykać, że tak powiem. I zaraz się ten punkt znowu zmniejszy. Teraz pytanie w tą stronę, czy to będzie tam dalej? W sensie ona się będzie gdzieś tutaj zamykała? Czy tamto przejdzie tutaj? Ale raczej stąd pójdzie tam. Już poczekamy te 5 sekund. No niestety, mi się właśnie wydawało, dość duży obszar się teraz zamyka. Mamy tylko minutę 40, żeby tam dojść. Tam 22 osoby jeszcze żyją. Ale jakoś tam jeszcze przejdziemy. Nie chciałem też już wcześniej nic nagrywać, jak wbiłem sobie tam te poprzednie levele, no bo też nie było sensu, niespecjalnie coś tu się działo, bo naprawdę tak na Super Maxa przeczekiwałem te gry, chowałem się, żeby mnie nikt nie znalazł. Ale koniec końców i tak mnie w końcu ktoś znalazł. I ten obszar był coraz mniejszy. Gdzie jest kościół w ogóle? Zniszczony. No ciekawe, co to jest. Fajnie. No to już więcej nic nie ma. No ale musimy uciekać, bo on to złapie. Szkoda, że tu autka nie ma, to bym podjechał. Dobra, mniejsza z nim. Ktoś tam był? Patrzymy do tyłu. O, tu ktoś jest. A, śmieciu. A, bo on miał tego, lepszą broń. Nie mógł na strzała zabić. Dobra, niby 7 minut 24 sekundy wytrzymałem. A, także dostaliśmy. Tak, mówiłem, jeszcze jedna gra będzie przed nami. Jak nie, to jeszcze dwie zagramy. A, co najmniej 7 minut musiałem wytrzymać. To prawie tak będzie, około 20 minut na filmik. No i nawet przyjemna gra, no tak jak mówię, jak ktoś chce, to sobie może grać dalej, no nie? Ale my już nie będziemy grać dalej. Że sobie tylko takie kilka odcinków nagraliśmy na potrzeby tego zadania. Jest 15 osób. Czekamy na nich. To już wchodzimy do góry. To niby w chmurach jesteśmy na początku, a za chwilę się pojawimy na ziemi. O, teraz fajnie, bo jesteśmy już w tym obszarze. Tu już nie ma nigdzie mapy. Także to powinno się zamykać tutaj, w moją stronę, więc mógłbym sobie gdzieś tu zrobić przyczajkę. Zamkniemy drzwi, żeby nie było, że ktoś tu jest.
To okno możemy otworzyć. Ej. Dobra, zamknij. Tu nic nie ma. Tu coś jest. A nie będziemy sobie stali, żeby nie było trochę nudno. To sobie pochodzimy. O. Tu jest wejście na listy. Jeb. Dziwne jest to, że nie możemy tak nic rozwalić. A jeśli już. Ale jeśli już coś uda nam się zwalić, no to za chwilę to się znowu samo naprawi. Że jest taka sytuacja w tej grze. To tak mało realistyczna jest ta gra. Jeśli by patrząc pod tym kątem, mogłoby to być lepsze, że na przykład to zniszczymy. No właśnie tutaj okno da się wybić. To ja za chwilę się samo naprawi. Jeb. Stłuczona szyba. No, powinno się to okno zaraz naprawić. My jesteśmy tutaj. Szukajmy sobie jeszcze czegoś. Może znajdziemy autko, ale chyba nie na tym, na tej lokalizacji. Tutaj raczej nie będzie autka. Jest droga. Granaty. Kolejne granaty. O, jest autko. Mogłoby być lepsze. No ale niech już będzie. Za chwilę sobie pojedziemy gdzieś. Jeszcze coś może znajdziemy. Przeszukamy te domki. Buli. Możemy tu spokojnie zostać. Zobaczymy, gdzie za 2 minuty się ten obszar będzie zmniejszać. Tutaj coś jest, ale nie mamy miejsca, żeby to wziąć. To jest jedzenie. Gdybyście tracili HP, no to możecie sobie zjeść. I wam się HP odzyska. To jest dobre miejsce na przyczajkę. Jakbym tu został. A moja się blokuje. A. Ciekawe, tylko 2 minuty mamy czekania. Więc sobie będziemy musieli czekać. No, zostaniemy sobie tu, bo naprawdę chcę po tej grze już mieć ten 12 poziom. Może mi się uda zdobyć tyle expa. Tam było 1500 coś. 600, 700, 800. No tak z 300 expa. Niecałe. Także musimy jak najbardziej, jak najdłużej wytrwać w tej grze. Tu wam mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że na wykonanie tego ostatniego zadania mamy 19 dni. A mi to zajęło z tamtego drugiego na to trzecie, no, z 2 dni. A nie grałem długo, bo może z, nie wiem, z godzinkę w dzień wcześniej. Jeszcze w dzień wcześniej też może z godzinkę, może z 1,5 godzinki, także jakieś takie 3 godzinki. Wiadomo, jakby ten wygrywać te wszystkie gry, no to byśmy szybciej expili. No i wykonując te zadania, że musimy kogoś zabić. No to też dostalibyśmy 500 expa. No i tam inne rzeczy też. Ale niestety tego nie robiłem. A to co? Dlatego też dostałem expa tylko za czas trwania gry, w której wytrzymałem. No już stwierdziłem, że i tak nie zrobię tamtych tasków na zabicie kogoś. Bo zabiłem w tej grze tylko 2 osoby z noża. Padł od hita. Dobra, nasza mapa się już powoli zamyka. I teraz ona powinna iść w moją stronę. Patrzymy. 22 sekundy. Dobra, mogę się jeszcze schować. O. Dobra kryjówka w tej grze to jest licencja na wygraną. Troszkę broni pozbierałem i możemy wytrwać długo. Też jest wielka plansza w tej grze. Jedyny plus jest to, że są te samochody.
A, czyli ona się tak zmniejszyła. No ciekawe. Wiem, że tu wytrwam już wszystkie te zamykania, ale niestety za minutę 30 będę musiał opuścić tą moją lokalizację, bo prawdopodobnie to kółeczko. Tu trzeba nacisnąć lewy alt, żeby tam ruszać tą mapką. Prawdopodobnie to kółeczko będzie się zamykało tutaj w tą stronę, więc to będzie gdzieś tutaj. No albo chyba, że tak się zamknie. No też nie wiadomo, bo już nie się może zamykać. Może to kółko się zamknąć tak. Albo tak. Albo tak. Jest kilka wersji. Musimy poczekać po prostu. No, póki co sobie tutaj przeczekamy naprawdę. Może wyjdziemy, może obserwujemy kogoś. W ogóle mamy wannę. Ale nie ma wody, więc się nie umyjemy. No, gdyby ktoś tam stał, to zdjąłby mnie od razu. Ale czy można wyjść na dach? O, da się wyjść na dach. O, tam jest lodówka, można tam iść. Dżej animal! To sobie można jak najbardziej wziąć. O! Sprintajki. Znaczy nie, skaczki. Pę. Dobra, teraz znowu 2 minuty musimy czekać. Żebyśmy mogli się udać na... Nie za bardzo, bo nie wiadomo jak ta plaża się zamknie. Także ja sobie wolę tu przeczekać. Musicie mi to wybaczyć, to czekanie. I nic nie robienie w tej grze, ale... Po prostu chodzi o to, żeby wbić ten level. Tutaj sobie podejdziemy na tory. No ciekawe. Jak biegamy, to patrzymy niżej. Tutaj są tory, ale nie możemy się przejechać pociągiem. A szkoda. Tutaj też się nie da wyjść. Fajnie by było się móc przejechać pociągiem w takiej grze. Skoro się da autami, czemu by nie można by też pociągiem przejechać? Niestety nie możemy iść dalej, bo wychodzimy za obszar. 15 osób zostało w grze. No i praktycznie ja tak wszystkie gry wygrywałem. Znaczy można powiedzieć, że tak przegrywałem. Ukończyłem. Było 15, 12, raz chyba byłem 7. Tutaj nie byłem miejscu, że to było autko. Tutaj byłem ok. Byłem na dachu. Jep. Żyjemy? Tak mamy full HP, to po co? Dobra, zmniejsza się to, jesteśmy prawie koło tego.
Zostały sekundy. Też nie możemy się schować. Minimalnie, żebyś tam dało podejść. To w tym domku się możemy schować. Możemy zamknąć. No to jest znowu czekanie. 2 minuty 11 sekund. Bo jak tam, ile minut mamy? 21 minut, no to chyba będzie jakoś taki najdłuższy odcinek. Tego co widzę. Ale może mi się uda utrwać do jedynki. Tak, na takie zakończenie fajnie by było. Ósmy raz, chyba byłem siódmy z tego co pamiętam. Więc tutaj byłby rekord w tym momencie. 8 osób na takim obszarze. Czy oni wiadomo są jeszcze tutaj, gdzie tam ten obszar się zamyka. Tam też mogą być, no nie? Wiadomo. Ale już powinni uciekać właśnie do tego białego kółka. O, 7 osób, dobra. Sam się zabił. Może go tam mgła wojny zabiła. Tu może ktoś wejść. O ile mnie ktoś widzi przez okno. Ale na razie tam nikogo też nie widzę. Na plecach mamy armor. Na brzuchu nic nie mamy. Mamy na głowie jakiś garnek. Ciekawe, czy to tak aż bardzo chroni. Może na headshoty. Mamy łyżkę. Ciekawe, czy możemy coś ugotować. Dobra, 27 sekund zostało do końca zamykania. 6 osób, czyli to by był rekord. Może wyczekamy jeszcze do 5. Zależy teraz, gdzie to kółko się zamknie. Jakby w moją stronę, to bym tu przekampił jeszcze. Ale coś mi się wydaje, że będę musiał uciekać. A jednak muszę uciekać. Szkoda, zawsze jest na opak. Nigdy nie może być tu, gdzie ja stoję. Ale to jest bardzo blisko. Nie wiem, czy to już muszę uciekać. Jeszcze przeczekam kilka sekund. Dalej 5 osób żyje. Gdzie tam oni się pochowali? Chyba za minutę 40 się zamknie ten obszar. Troszkę życia straciłem. Ale to sobie coś zjemy i odzyskamy HP. Jeszcze trochę potrzebujemy podejść. Dalej 5 osób żyje. Możemy tu zostać. Chyba nikogo nie będzie. Dalej 5 osób żyje. Ktoś tam się strzela. Jest, 4 osoby zostały. O, też jakiś TV tam był, miał w niku. Ale to będzie wyczekane.
Mogłem spokojnie tylko jedną grę tam zagrać z wami na tym odcinku. Tak, to by 7 minut krócej był filmik, ale to nic. Nic się nie dzieje. Ile prawdy? A, nie mogę być tutaj. Trzeba będzie podejść. Trzy osoby zostały. Musiałaby zostać jedna. Nie wiem, czy ja też jestem zaliczony do tego. Bo jeśli zostaną dwie, to znaczy, że jest tylko jeden przeciwnik, ale jeśli będzie jedna osoba. Już będzie walka w lesie. Za minutę się zacznę ten zamykać. Kończyć się zamykać. Oni są pewnie z drugiej strony. Ja sobie podejdę kilka kroków. Pewnie mnie ktoś zabije, no ale najmniej wyczekałem na osobisty rekord. Trzy osoby zostały. I tak jak wam mówię, nie wiem, czy jeśli zostanie jedna osoba, to ja też jestem w to wliczany. Muszą być dwie, że mnie też liczą do tego. To niby, że żyją, no to też powinienem być wliczany. Co dalej ich nie ma? Oni też przekampują pewnie do końca gdzieś. A jeszcze mniejsze kółeczko. Ile można? Kto wie, czy może być jeszcze mniejsze? Sobie powoli przejdę. Może mnie tu nikt nie zabije. A tam chyba w bunkrze siedzą. Tak mi się przynajmniej wydaje, gdzieś muszą kampić. Ale tu się mogę schować. Powinienem sobie jeszcze podejść bliżej. Jeszcze mniejsze kółeczko. O ty, jednak mnie zabił. Ciekawe, jak ta gra się skończy. No dobra, 19 minut wytrzymałem. I cała gra trwa około 20 minut. No i elegancko, bo mamy 12 poziom, o to nam chodziło. To by było na tyle w tym odcinku i kończymy serię o tej grze. Także jak coś, to link macie w opisie na dole. Serdecznie zapraszam. Róbcie konta i zdobywajcie punkciki, które potem możecie wymienić na karty PSC. Albo od razu na przykład na J-punkty do League of Legends, albo na Paka do TB, albo do innych gier. Co tam chcecie, możecie sobie wybrać. Albo kupować w sklepie jakieś gry, Simsy, czy nie. Jakieś te inne gry, wiadomo. Ale to żadne więcej kosztuje. Możecie CSGO sobie też kupić dzięki tej stronie. Także zapraszam. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, albo na live'ach na YouTubie. Pa, pa!